No hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie... Ci, co oglądali, to wiedzą, że robiłem taharkę te czwórki. No i teraz mamy jeszcze wentylator za ciekawym mnie, bo nie działał. To jest ten wentylator, co idzie pod podłogą. To dodatkowe ogrzewanie, co jest z tyłu pasażerów. Zobaczcie, wyciągłem go. On ani się nawet nie ruszy. O. Jego trzeba na siłę ręką obracać. No to teraz co, rozbierzemy to. I zobaczymy, co się stało. To wam będę na bieżąco nagrywał. Później wam pokażę, jak to jest tam przymocowane. Ci, co nie wiedzą, bo ci, co już tam grzebali, to wiedzą, jak to jest montowane. Nie wiem, czy jest na tulejach, czy na łożyskach. Zobaczymy. Z reguły no to są na tulejach te silniki. Będziemy widzieć. Dobra. To biorę się za rozbieranie. I zobaczymy, co z tym jest nie tak. No i... Powiem wam, że tu nie ma sensu nic naprawiać. Zobaczcie, wszystko zardzewiało. Nawet nie wiem, czy mi to w kamerze uchwycicie. Wydaje mi się, że wirnik jest też zjarany. Tłuszcz odkotrzymać, cały wytopiony. Także myślę, że to nie ma sensu naprawiać tego. Tutaj te tuleje wszystko zardzewiało. Tylko nowy silnik, bo to nic z tego nie będzie. Tam wszystko jest zasypione. No ale przynajmniej wiem, czemu nie chodzi, bo tak to nie wiedziałem. Wykręciłem, zobaczyłem. No to dobra. Dopadnę nowy silnik, to będę to robił. Następna rzecz, którą też dzisiaj sprawdzałem, to takie po tym busie, to teraz same takie reparacje. Strzeliła mi też kątówka. Kupiłem sobie nową, bo na szybko, ale tej mi szkoda, bo naprawdę chodziła 4 lata i nieraz się gotowała i chodziła cały czas. I co, poszedł tryb. Wyciągłem. Tu, jak widzicie, nowa w ostrości. On niby zęby ma, ale o, jak spojrzycie pod tym kątem, to jest cały wytarty. No i dodatkowo zerwał się klin. Następna sprawa, łożysko. Tutaj w główce już ma luzy jak cholera, jak to się mówi. No nie, to nawet o. Także są plusy i minusy tego, co robiłem przy tym busie. Już szukałem, taki tryb 15 zł kosztuje. Łożysko też tam kilka złotych się zapłaci. Gorzej z trybem, bo na miejscu u siebie nie mogę dostać. Muszę zamówić, a droższa przesyłka jak tryb. No ale zobaczę, co z tym zrobię. I takie to mi się oto rzeczy tutaj dzieją. Podczas tego wszystkiego. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz. I też na koszta się naciągłem. Jeszcze byłem zajęty tym busem, tym wszystkim. Zapomniałem, przyszły przymrozki, to już jest moja wina. Zobaczcie, hydrofor, pompa. Pękło od mrozu. Nie spuściłem wody, rozsadziło. Wystarczyło trochę mrozu. I naciągło się na koszty. Nie idzie o tej obudowie same dostać. Będę musiał wymienić teraz pompę. Tak jest właśnie, jak się człowiek zajmie, nie pomyśli. I następne koszta. Znowu się naciągłem. To już jest tutaj po pompie w tej chwili. Także widzicie, tak to jest. Jedne robiłem, a drugie mi się psuło. I teraz muszę to ogarnąć trochę. Mam burdel w garażu, no co tu po takim remoncie. Przecież jakby nie było, to trochę spędziłem przy tym busie. Teraz tak, silnik muszę do dmuchawy zamówić, kątówkę naprawić, pompę rozebrać, jest akurat okres zimowy, pompę będę zamawiał na wiosnę. No szkoda, bo teraz za pompę muszę ze 200 wywalić. A tak jak mówię, patrzyłem, nie ma, w samej tej obudowie nie można dostać. Trzeba całą pompę. Jeszcze poszukam, może gdzieś ją dopadnę. To by było na razie na tyle w tych filmikach. W tym filmiku, sorry. To trzymajcie się.
do następnego razu, mówię, wrzucę wam coś, czym się teraz zajmuję. Też tak nie mam za bardzo czasu, no ale zawsze coś próbuję nagrać. To na razie, trzymajcie się.